w znakomitych humorach. Witamy po meczu. Sylwia Dekiert, Robert Lewandowski, dobry wieczór. Witam serdecznie. Mariusz Lewandowski był tym, który strzelił chyba ostatnią bramkę na Stadionie Śląskim. Pan jest pierwszym na nowym Stadionie Śląskim. Pisze pan historię. Na pewno się cieszę, że udało mi się strzelić pierwszą na starym, nowym stadionie, na Stadionie Śląskim, bo no jest tutaj historia tego stadionu, tutaj wielkie mecze się odbywały, zawsze ta atmosfera była wspaniała i dzisiaj naprawdę było fajnie grać na tej murawie, przy tych kibicach, bo no, to od początku już przed meczem czuło się taki dreszczyk, czy coś specjalnego tu będzie. Tak, wiadomo, że to są mecze towarzyskie, ale czasami ta magia stadionu też powoduje, że jeszcze nas, piłkarzy, nakręca jeszcze bardziej. Co wiemy po tych dwóch meczach z Nigerią i Koreą Południową? Myślę, że na pewno mamy sporo do poprawy, jeśli chodzi o przejście z obrony do ataku. Tutaj, tak jak w dzisiejszym meczu, to wsparcie ofensywnych zawodników było czasami za małe i też ciężko było cokolwiek zrobić. Pomimo sytuacji, które stworzyliśmy, to jednak tutaj ten aspekt ataku pozycyjnym, utrzymania piłki, kreowania sytuacji i wsparcia ofensywnych zawodników no był zdecydowanie za mały. Pan jest zadowolony już tak kończąc z tego spotkania? Nie. To, że wygraliśmy, to jest jedno, ale no ja tutaj pod względem taktycznym i ustawienia to widzę dużo do poprawy. No i może dobrze, że też straciliśmy dwie bramki. To też pokazało, że pomimo wyniku to zawsze trzeba być skoncentrowanym do końca. I cały czas trzeba próbować kreować tą grę. A jednak trochę w drugiej połowie tego zabrakło, ale bramka Piotra Zielińskiego to taka, można powiedzieć, kropka nad i tego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Robert.